Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a to kolejny odcinek z serii 7 grzechów głównych. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie grzechy główne w Farming Simulator 2011, tylko ostrzegam Was, że tutaj w tym farmingu ogólnie nie ma jako takich grzechów, żeby się do czegokolwiek doczepić. Tutaj bardziej będziemy się czepiali o fizykę i o jakieś tam ewentualne glicze, które w tej grze właśnie występują. Jeżeli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję, zostawcie również łapkę w górę i wpadajcie na grupę na Discordzie, więc ja już nie przedłużam i zaczynamy. Numer 7. Niewątpliwą wadą jednak tego właśnie farminga było to, że jest ta fizyka pojazdów, która no niestety jest jaka jest. Jedziemy sobie ciągnikiem, powiedzmy 60 na godzinę, no i niestety możemy nim bardzo, ale to bardzo łatwo się wywrócić. Możemy gdzieś, no po prostu ten ciągnik sobie, nawet jak jedziemy na prostej drodze i będzie jakaś lekka taka hopka, to on nam na przykład podskoczy i na przykład oderwie się nam po prostu od ziemi. Jak widzicie, gdy posiadamy ciągnik z turem, to bardzo łatwo możemy wybić inne ciągniki do właśnie nieba. No i jak możecie zauważyć, są też właśnie związane z tym glitche. Na przykład możemy też robić coś takiego, jak macie pokazane tutaj na tym filmiku, właśnie z ciągnikiem. No i jest to taki ogólny glitch, który jest chyba właśnie nie tylko w tym farmingu jeszcze, ale wiem, że takie coś chyba się jeszcze w 13 dało robić z samochodami. A gdy mówimy już na przykład jeszcze o ciągniku z turem, no to na przykład gdy mamy żywopłot, no to jak możecie zauważyć, możemy łatwo się na niego wbić, możemy łatwo jakieś widły w nim zbugować, po prostu jest to bardzo proste do zrobienia, wszystko się tutaj haczy, zawiesza, no i ogólnie to tyle, jeżeli chodzi o ten punkt. Na pewno kolejnym punktem są samochody, wrócę do nich, bo jak możecie zauważyć, z tymi samochodami możemy w sumie zrobić wszystko. Są nawet filmiki na YouTubie, gdzie gość właśnie układa stos tych właśnie samochodów jeden na drugim. No i w sumie wygląda to bardzo spektakularnie. Chociaż mi się wydaje, że po prostu już na przykład w tych nowszych farmingach od chyba nawet 15 w górę, no to już nie możemy się bawić tak samochodami, jak tutaj właśnie bawimy się teraz. Chyba tak, chyba raczej tak. Od 13 w dół mogliśmy się chyba tak samochodami bawić, a nie chyba tylko na pewno. Jak widzicie, numer 3, no tutaj mamy tą taką śmieszną łódkę, która sobie płynie przez cały czas przez rzekę. Tych łódek w ogóle płynie kilka, tam płynie taka seria tych łódek. Ona nie płynie jedna, bo ona by się pokazywała wtedy raz na jakiś tam czas. A tak to jak możecie zauważyć, gdy chcemy na nią wejść, no to na nią po prostu nie wejdziemy, bo jest to po prostu płynąca sobie tekstura. Jeżeli chodzi o numer drugi, no to numer drugi jest może trochę banalny, ale jest związany z tym strychem, który mamy na farmie. Jak możecie zauważyć, wszystko fajnie, belki on wciąga do góry, do środka, ale na przykład jak chcemy już tam wjechać ciągnikiem, no to już tam nie wjedziemy, ponieważ jest tam niewidzialna ściana. I ostatnim grzechem Farminga 2011 jest to, że jest to uboga wersja demo, bo możecie zauważyć na przykład, że jak gry nie przetestujemy sobie w trybie kariery, tak jak to jest w Farmingu 13, więc demo z 13 było lepsze. I na przykład też niestety, ale samouczki też są ubogie, bo możemy zrobić tylko dwa. W opcjach ustawienia graficznych i tak dalej, tam nie masz za bardzo nic ubogiego, tam jest normalnie, tak jak chyba w normalnej grze. Ale mówię, będziemy się bawić jeszcze na moim kanale demami właśnie Farminga 11 i 13. Na razie nic nie zdradzam, ale tak właśnie będziemy robili. Więc tutaj mógł się Giants bardziej postarać i trochę bardziej rozbudowane dać to demo, no ale wtedy to były czasy, kiedy jeszcze Giants dopiero nabierał wiatru w skrzydła, tak mogę to nazwać. Więc co, myślę, że odcinek Wam się podobał. Wiem, że tutaj jest mało grzechów. No tutaj Farming 2011 no nie ma jakoś za dużo spektakularnych, że tak powiem, gliczy do wymieniania, bo jednak tych gliczy w 13 czy w 15, jak mogliście zauważyć, jest dużo. I zauważcie, że czym jest nowszy farming, to on jest niby doskonalszy, ale nie jest doskonalszy, jest mniej doskonalszy, ma tych błędów więcej. Czym farming jest bardziej wybajerowany, ma tych bajerów po prostu więcej i ma też więcej gliczy, więc no, jak możecie zauważyć, w 11 nie było za dużo tych tutaj gliczy, których mogłem jakichś fajnych wymienić. No tutaj wymieniłem to takie najbardziej, które utarły się w internecie, no i też, które sam zauważyłem. Więc co, ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami, do następnego odcinka, cześć, na razie.